Ten adres powinni zapamiętać wszyscy, którzy chcą skorzystać z unijnych pieniędzy. Portal ma być czytelny, łatwy w obsłudze i przejrzysty. Jednak wszystko okaże się w praniu, bo ruszył dopiero dziś. Skorzystać na nim mogą ci, którzy chcą zrealizować projekt czy wziąć udział w szkoleniach i konferencjach. Organizacje pozarządowe, samorządy, partnerstwa, organizacje okołobiznesowe, uczelnie mogą śmiało sięgać po środki finansowe. Wiadomości to newsy, oczywiście wszystko, co się dzieje w programie na bieżąco. Portal krok po kroku poprowadzi zainteresowanych przez ścieżkę pozyskiwania unijnych pieniędzy, zaczynając od pisania projektu. W jaki sposób podpisać umowę o dofinansowanie? Jakie obowiązki ma beneficjent, który zdecyduje się realizować projekt? W jaki sposób będzie kontrolowany? Możemy tu skorzystać również z doświadczeń tych, którzy realizację unijnych projektów mają już za sobą, a już wkrótce znaleźć informacje o konkursach na projekty. Przechodzimy w poszczególnych ikonach na informacje dalsze, szersze, dotyczące jeszcze innych programów, także wyszukiwarek na przykład związanych z konkretnymi już inwestycjami. Analogiczne portale zostały uruchomione we wszystkich polskich województwach.